Przedsiębiorca na skraju bankructwa. Uniemożliwia mi to prowadzenie działalności. Rekrutacja na uczelnie wyższe wkracza w decydującą fazę. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tegoroczną rekrutacją. Kościół z historią sióstr benedyktynek w tle. Zapraszam wszystkich do naszej lubomirskiej świątyni, abyście mogli poznać Państwo historię klasztoru. Dzień dobry Państwu, jest 21 września, środa. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Jeleniogórski przedsiębiorca traci klientów ze względu na trwający remont ulicy Kasprowicza. Obawia się, że grozi mu bankructwo. W związku z trwającym remontem ulicy Kasprowicza, jeden z jeleniogórskich przedsiębiorców prowadzący tam swój biznes, obawia się o swoją przyszłość. W tej chwili praktycznie uniemożliwia mi to prowadzenie działalności. Ze względu na utrudniony dojazd do jego warsztatu traci coraz więcej klientów. Nie spodziewałem się, że aż tak. Myślałem, że najpierw zaczną jedną stronę, a nie rozkopią całą Kasprowicza i uniemożliwią dojazd z każdej strony. Tak? Wielu klientów nie może dojechać, chociażby dlatego, że mają niżej zawieszone samochody, boją się, że coś urwą. Ostatnie intensywne opady deszczu spowodowały, że kierowcy mają jeszcze trudniejsze zadania. Jeżeli wykopy są w tej chwili zalewane wodą, wykonawca oczywiście to odpompowuje. Stara się również, o ile to jest możliwe, od czasu do czasu odpompować wodę pojawiającą się w jakichś zagłębieniach, które mogą w tej chwili mieszkańcom utrudniać poruszanie się, dojazd do swoich posesji. No ale niestety jesteśmy na takim etapie prac i jest na tyle szeroko zakrojona inwestycja polegająca na wymianie praktycznie wszystkiego na terenie ulicy, że nie było możliwości innego prowadzenia robót. Oczywiście cały czas prowadzimy rozmowy z wykonawcą, cały czas zwracamy mu uwagę na to, aby zapewniony był dostęp do posesji. Są ponastawiane też znaki zakazów i jest tam jakaś pobieżna informacja, że nie dotyczy mieszkańców posesji, no ale oni tak nie wiedzą, czy mogą wjechać, czy nie. Posesje to posesje, tak? Więc dotyczy to wszystkich posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy. I nie ma takiego rozgraniczenia, czy to jest posesja prywatna, czy posesja należąca do jakiegoś przedsiębiorstwa, po prostu posesja, tak? Teraz zbliża się jeszcze sezon oponiarski, wymiany opon, no i też myślę, że 3/4 klientów nie dojedzie na wymianę opon do mnie. Przebudowa ulicy, tak jak mówię, wiąże się z pewnymi utrudnieniami, których no nie można uniknąć, tak? A wszyscy byli informowani o tym, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, którzy kierowcy zrezygnowali, którzy nie zrezygnowali, jakie ten pan miał wcześniej obroty, jakie ma w tej chwili obroty, co tak naprawdę było spowodowane budową, co było spowodowane wcześniej COVID-em, czy jakimiś innymi trudnościami. Ciężko będzie tak naprawdę tutaj wywnioskować tak, wpływ. Ja bym proponował komuś z miasta po prostu przyjechać swoim samochodem i przejechać się przez Kasprowiczą, próbować się do mnie dostać, tak? Jeżeli, o ile nie ma terenówki, no to zapraszam i ciekawe, czy chciałby się tą drogą przejechać. To nie koniec utrudnień. Trudności na pewno pojawią się jeszcze w momencie układania mieszanki bitumicznej, no bo w tym momencie tak naprawdę pewne fragmenty ulic będą też musiały być wyłączone całkowicie z użytkowania, no po świeżej masie po prostu nie będzie możliwości przejazdu, no ale to będą takie punktowe utrudnienia ograniczające ruch na danych odcinkach na przykład na 1-2 dni. Pytanie, czy jeleniogórski przedsiębiorca przetrwa do momentu zakończenia inwestycji. Ta planowana jest w listopadzie tego roku. Uwaga, przyszli studenci, to ostatnie dni na podjęcie decyzji odnośnie dalszego kierunku rozwoju edukacyjnego. Rekrutacja na uczelnie wyższe wkracza w decydującą fazę. Trwa ostatni, trzeci etap rekrutacji w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. W tym roku przyszli studenci do wyboru mają aż 11 kierunków i profili kształcenia. Dietetykę, dziennikarstwo i komunikację społeczną, edukację techniczno-informatyczną, filologię angielską, język niemiecki w biznesie i turystyce, fizjoterapię, pedagogikę, pielęgniarstwo, psychologię, wychowanie fizyczne, a także biznes turystyczny.
Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tegoroczną rekrutacją, bo ona jest dużo lepsza niż w zeszłym roku, także jesteśmy bardzo szczęśliwi i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym kandydatom za zaufanie. W tym roku w Karkonoskiej skorygowano podejście do rekrutacji przyszłych studentów. Są kierunki, w których nastąpiła już, jakby to powiedzieć, saturacja po pierwszym etapie rekrutacji, ale ponieważ wybieramy trochę kandydatów najlepszych, najodpowiedniejszych do danych kierunków, to kontynuujemy rekrutację. Oczywiście, jeśli się okaże, że dana osoba nie zakwalifikuje się na poszczególny kierunek, będziemy proponować inne kierunki i tak się już dzieje. A które kierunki obecnie cieszą się największą popularnością? Nie chciałabym tutaj mówić, na których mamy więcej kandydatów, a na których mamy mniej kandydatów. Myślę, że jest to nasz sukces rekrutacyjny, bo przypominam, że i psychologia, i biznes turystyczny, i nowe specjalności na kierunkach technicznych, i nowe specjalności na dietetyce, i nowe specjalności na wychowaniu fizycznym. Do tego wykwalifikowana kadra, bogate zaplecze dydaktyczne i wyjątkowy kampus. To wszystko miało zaważyć na tegorocznym udanym procesie rekrutacyjnym w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Jednak przypominamy, nabór jeszcze się nie zakończył, nadal można dołączyć do Karkonoskiej. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.kans.pl. Przy okazji otwarcia Centrum Edukacyjnego w Lubomierzu mieliśmy okazję zwiedzić kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Maternusa, którego proboszczem do niedawna był Erwin Jaworski, obecnie proboszcz parafii w kościele garnizonowym w Jeleniej Górze. Historia Lubomierza i tamtejszego kościoła związana jest z zakonem sióstr benedyktynek. Najbogatszym elementem wystroju kościoła jest ołtarz główny. Wrażenie robią także freski, obrazy, rzeźby czy barokowe konfesjonały. Z uwagi na to, że nasza świątynia była kiedyś świątynią klasztorną, posiada ona wiele pięknych ołtarzy, wartych zobaczenia. A w jednym z pomieszczeń można podziwiać także kolekcję kilkudziesięciu zabytkowych szat liturgicznych. W znacznej części są to wykonane ręcznie dzieła miejscowych zakonnic. Świątynia może pochwalić się największym zbiorem relikwii w Polsce. Jest to zbiór około 300 relikwii. Są to relikwie 7 apostołów, w tym świętego Piotra. Naprawdę niewiele sanktuariów w Polsce może się pochwalić taką relikwią. Relikwie świętego Krzysztofa, świętej Barbary i wielu świętych, którzy tutaj w naszej świątyni są na freskach. Przy głównych elementach wyposażenia świątyni oraz na zewnątrz umieszczono kody QR, które pozwalają samodzielnie zwiedzać ogólnodostępną część kościoła. Zapraszam wszystkich do naszej lubomierskiej świątyni, abyście mogli poznać Państwo historię klasztoru, który tutaj funkcjonował przez długie wieki. W związku z bogatą historią siostry benedyktynek to właśnie przy kościele w Lubomierzu w ostatnim czasie powstało centrum edukacyjne w ramach projektu Korzenie i Skrzydła. Dzieci i młodzież będzie chodziła w teren na spacer z benedyktynką, z mikroskopami, które będą podłączane na USB do telefonu, gdzie ściągną sobie aplikacje i będą mogły uczyć się rozpoznawać zioła na łąkach, w lesie. Także to jest taki innowacyjny projekt. Oprócz tego będziemy zapraszali naszych mieszkańców, mieszkanki, turystów również na warsztaty z zioła w kuchni, zioła w medycynie i zioła, które można wykorzystać do kremów. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej lokalnej grupy działania Partnerstwo Izerskie. Na zakończenie przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze dwie ważne informacje. Prezydent Jerzy Łużniak bryluje w social mediach. Ostatnia aktywność naszego włodarza w internecie została dostrzeżona i doceniona w ogólnopolskim plebiscycie. Na gali Local Soumi 2022 otrzymał nagrodę Związku Miast Polskich oraz Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych za najbardziej aktywną komunikację samorządową w mediach społecznościowych w kategorii profil prezydenta. Za to Jerzy Łużniak otrzymał statuetkę Złotego Lajka. Życzymy panu prezydentowi dalszych sukcesów nie tylko w świecie wirtualnym.
Nadleśnictwo Lwówek Śląski zaprasza na kolejną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu, który odbędzie się w dniach 23 i 24 września. W tym roku na uczestników czeka wiele nowych, ciekawych atrakcji. W ramach wydarzenia odbędzie się m.in. konkurs wędkarski czy spacer z geologiem. Oprócz tego nie zabraknie stoisk leśnych i różnego rodzaju warsztatów. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu to wyjątkowe wydarzenie mające na celu promocję lasów państwowych, sołectw z powiatu lwóweckiego oraz całego naszego regionu. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę, życzę dobrego popołudnia. Do zobaczenia.